Dzień dobry, witam Państwa na webinarze dotyczącym Motion Solve, na którym omówimy sobie przykład zastosowania programu solvera w zasadzie Motion Solve na przykładzie analizy drgań skrzyni biegów. Będzie to po prostu opisany przykład, nie jest to tutorial. Taka analiza, przygotowanie tej analizy trwałoby znacznie dłużej niż taki webinar, dlatego dzisiaj chciałbym pokazać Państwu możliwości, jakie oferuje Motion Solve, jakby podejście do symulacji w takim przykładzie, w jakich programach będziemy takie symulacje wykonywać. No i jakby cały taki zamysł tego przedstawię tutaj właśnie podczas dzisiejszego spotkania. Na początku powiem parę słów na temat Motion Solve, czyli czym jest ten Motion Solve, jakie są jego zastosowania, korzyści wynikające z jego użytkowania i z czym on się jakby łączy, ponieważ jest małe połączenie z kilkoma naszymi innymi programami. Następnie wprowadzenie do omawianego przykładu, czyli co będziemy chcieli policzyć, co będziemy chcieli uzyskać, no i następnie sposób modelowania takiej symulacji. Myślę, że możemy już powoli zacząć z 10.02. Myślę, że większość osób weszła, także kontynuujmy dalej nasz webinar. A więc tak, jest Alter Motion Solve. Wykonuje trójwymiarowe symulacje systemów wielobryłowych, tak aby przewidzieć reakcję dynamiczną, co pozwoli nam później optymalizować działanie produktów, które się poruszają. Stąd właśnie też nazwa Motion, ponieważ tutaj badamy ruch danych systemów. Biorąc pod uwagę realistyczne obciążenia wywołane ruchem i skutki środowiskowe, inżynierowie i projektanci mogą być pewni, wykorzystując Motion Solve, że ich produkty po wykonaniu i eksploatacji będą działać niezawodnie, a także spełniać wymagania dotyczące trwałości, no i nie będą one nadmiernie wibrować czy ulegać zmęczeniu. Jako narzędzie do symulacji coraz inteligentniejszych produktów jako systemów, Motion Solve ułatwia nam multidyscyplinarną współpracę pomiędzy zespołami opracowującymi produkty, na przykład umożliwia łączoną symulację podsystemów dla instalacji mechanicznych wraz z podsystemami elektrycznymi, elektronicznymi, takimi jak na przykład sterowniki. No i jako sposób na znaczne ograniczenie kosztownych prototypów i testów fizycznych, Motion Solve jest bardzo opłacalny i stanowi istotną część pakietu narzędzi Multiphysics CI Alter Hyperworks, dostępnych w ramach opatentowanych przez Alter licencji opartych na jednostkach. Jest on także wbudowany w program Alter Inspire, o czym też wspomnę później. Motion Solve potrafi zapewnić nam wymaganą wydajność systemu, upewnić się, że nasze produkty poruszają się zgodnie z przeznaczeniem ich projektu. No i z łatwością możemy badać różne warianty tego projektu, używać przede wszystkim rzeczywistych obciążeń komponentów do obliczeń wytrzymałości i zmęczenia. To jest jakby kluczowa korzyść wynikająca z wykorzystania Motion Solve. Możemy zamodelować ruch danego systemu i później wykorzystać te dane wsadowe wyciągnięte z analizy ruchu do późniejszych obliczeń wytrzymałościowych czy też zmęczeniowych za pomocą pozostałych solwerów Alter. Dzięki temu możemy przyspieszyć rozwój na przykład pojazdów, czy też oczywiście innych systemów, które się poruszają. No i z łatwością możemy to przeprowadzać w środowisku Alter Hyperworks jako całość. Możemy właśnie połączyć Motion z narzędziami FEA, też do importu to nadwozi, czy eksportować obciążenia operacyjne. Możemy wykorzystywać narzędzia 1D do multidyscyplinarnych symulacji systemów, takich jak na przykład w zastosowaniu w branży mechatroniki, ale także możemy łączyć to z CFD, na przykład aerodynamika czy sloshing, ale też później na kolejnych slajdach pokażę, że możemy to połączyć na przykład z EDM-em do analizy materiałów sypkich. Czyli tutaj przykład wywrotka, z której chcemy wysypać załadunek, powiedzmy węgiel czy inne tego typu materiały.
No i dlaczego Motion Solve? Tak jak już pewnie wspomniałem na poprzednim slajdzie, dzięki niemu możemy łatwo zmechanizować, że tak powiem, nasz CAD, czyli wprawić w ruch nasze całe złożenie, no i badać zmienności projektu, wybierając wierność tak, aby przewidywać obciążenia do tych dalszych właśnie obliczeń za pomocą metody elementów skończonych, takich wytrzymałość, zmęczenie, już powiedzmy w OptiStrakcie, gdzie możemy badać to obciążenia czy zmęczenie. Motion Solve potrafi również umożliwić nam łatwe składanie modeli parametrycznych, tak jak w prawdziwym świecie one działają, ale również możemy symulować złożone systemy, gdzie możemy połączyć elementy sterujące i dane tekstowe. Tak naprawdę możemy wykorzystać elementy od 3D do 0D. Tutaj na przykład jest właśnie pralka na slajdzie, gdzie możemy te elementy sterowania połączyć z elementami mechanicznymi i uzyskać jakby takiego cyfrowego bliźniaka. Możemy również wykorzystać wszyty moduł Motion Solve w Alter Inspire, który służy do projektowania opartego na symulacji, tutaj w tym przypadku na symulacji w ruchu. To jest bardzo fajne narzędzie, które na wczesnych etapach projektu pozwoli nam w bardzo szybki, prosty sposób przebadać nasze systemy, zoptymalizować, następnie już końcowy projekt wrzucić do końcowej symulacji, na przykład właśnie w Hyperworksie, czyli środkowa część tego slajdu, gdzie możemy uchwycić najbardziej zaawansowaną fizykę, zamodelować ten ruch i później za pomocą OptiStrakt oraz Hyperworks przebadać ten nasz projekt pod kątem już później, czy to wytrzymałościowym, czy to CFD i tak dalej, tak jak mówiłem wcześniej. No i na ostatniej części tego slajdu właśnie możemy tworzyć modele, dzięki którym możemy przeprowadzić szereg testów, by wygenerować dokładną historię obciążenia danych komponentów, na przykład tulei czy łożysk, to będzie tematem dzisiejszej prezentacji. Dodatkowo możemy przeprowadzić optymalizację topologii z realistycznymi obciążeniami, aby zminimalizować wagę, jednocześnie spełniając wymogi dotyczące sztywności czy trwałości. Możemy symulować pojazdy naziemne, ich manewry. Z łatwością możemy tworzyć modele samochodów osobowych, ciężarówek czy innych pojazdów, korzystając z szablonów parametrycznych oraz narzędzi do automatyzacji, dzięki czemu możemy w szybki sposób poddawać pojazdy standardowym testom drogowym lub laboratoryjnym, by ocenić ich zachowanie dynamiczne, określić obciążenie komponentów, poprawić komfort, właściwości jezdne i tak dalej. Tak jak już wspomniałem, z wykorzystaniem Motion Solve możemy tworzyć cyfrowe bliźniaki i tu z pomocą przychodzi na program Activate, który jest częścią pakietu Alter, czy też Alter Compose, dzięki którym możemy tworzyć holistyczną symulację inteligentnych systemów obejmujących ruchome części, czujniki, siłowniki, kontrolery. No i dzięki temu możemy uzyskać najwyższy poziom realizmu dzięki mechatronicznym cyfrowym bliźniakom, co jest ostatnio bardzo tematem na czasie. No i z wykorzystaniem naszych produktów jesteśmy w stanie takie cyfrowe bliźniaki stworzyć. No i ostatnie zastosowanie, współpraca z Alter Edem, czyli uwzględnienie oddziaływania cząstek ziarnistych w celu właśnie wyznaczenia interakcji pomiędzy urządzeniem a materiałem ziarnistym, by przewidzieć jakby zachowanie tych obu systemów. Możemy symulować zarówno kołowe lub gąsienicowe pojazdy naziemne działające na różnych rodzajach miękkich gleb, czyli tutaj nie tylko jakiś załadunek czy przewożenie tych materiałów, ale również poruszanie się pojazdów po grząskim gruncie, po jakichś piaszczystych podłożach i tak dalej. Możemy właśnie te podłoże zasymulować z wykorzystaniem Edema, no i pojazd wykorzystać do tego, do zamodelowania pojazdu wykorzystać Motion Solve. Naszym dzisiejszym przykładem, który będę chciał Państwu pokazać, taki wstęp do Motion Solve'a, co z takich podstawowych rzeczy możemy wyciągnąć, będzie na bazie takiej oto skrzyni biegów,
stosowany w tym przypadku akurat w samochodzie. Jest to pięciobiegowa skrzynia manualna. No i tutaj będziemy starali się pokazać różnicę pomiędzy skrzynią biegów, która jest odpowiednio współosiowa, a także wyważona, oraz pomiędzy tą, która jest niewspółosiowa i tą, która jest niewyważona. No i tutaj będziemy, takie analizy wykonuje się po to, żeby sprawdzić żywotność przede wszystkim. Takie niewyważenie czy niewspółosiowość ma właśnie wpływ na reakcję z elementami współpracującymi, co przekłada się na wtedy słabszą żywotność, hałas i tak dalej. Tutaj będziemy badać reakcje w łożyskach i wykreślimy wykres FFT. Jeśli chodzi o modelowanie takich komponentów, to pierwszym krokiem jest oczywiście import danych CAD, następnie jest dodanie połączeń i tulei w celu zamodelowania łożyska, dodanie elementów ruchu, aby napędzać wał wejściowy, następnie jest wymiana wałka pomocniczego na elastyczny. Oczywiście musimy założyć kontakty pomiędzy zębatkami. To i na koniec jest parametryzacja kół zębatych, aby uwzględnić niewspółosiowość. Import geometrii odbywa się w standardowy sposób. Tutaj możemy jeszcze w Hyperworksie w dowolnym profilu. Natomiast cała reszta odbywa się już w profilu dedykowanym do Motion Solve'a, czyli też w profilu Motion Solve. Każdy z solwerów, zarówno naszych, jak i solwerów zewnętrznych, posiada dedykowany taki user interface z wybranymi funkcjami do tegoż właśnie solwera. Tak samo jest też z Motion Solve'em, w którym w kolejnych slajdach będziemy po prostu widzieć ten interfejs, gdzie modelujemy już stricte to, co chcemy w Motion Solve, stricte te właśnie systemy dynamiczne. Jeśli chodzi o zamodelowanie niewyważonej skrzyni, no to tu jest jakby te kroki, które mieliśmy wcześniej, one się powtarzają, ale dodajemy jeszcze, musimy zamodelować to właśnie niewyważenie poprzez dodanie punktu masy dołączonego do korpusu pomocniczego koła zębatego, umieszczenie tego punktu około 30 mm od środka koła zębatego, co będzie nam stanowić 60% masy drugorzędnej przekładni podstawowej. No i tu już jesteśmy w profilu Motion Solve. Dodanie takich tulei odbywa się na geometrii w bardzo prosty sposób poprzez wskazanie komponentów, pomiędzy którymi mamy ten kontakt wytworzyć, zamodelować to połączenie, czyli w tym przypadku tą tuleję. Jakby jest to bardzo intuicyjny sposób nadawania takich komponentów. Tak samo odbywa się nadawanie połączeń typu joints. Tutaj tych połączeń jest bardzo dużo do naszej dyspozycji. Możemy zamodelować praktycznie każdy typ takiego połączenia. Zawiasu poprzez jakieś kulkowe zawiasy, poprzez jakieś przenoszące ruch wzdłużny. W zależności od tego, co potrzebujemy, tutaj mamy do dyspozycji wszystko, co byśmy chcieli. Kompletny system zamodelowany wygląda w ten sposób. Tutaj już przeszliśmy właśnie z tych CAD-owych wizualizacji na zamodelowane poszczególne połączenia, systemy, masy i tak dalej. Jakby model Motion Solve'a prezentuje się w podobny sposób, w taki sposób, jak widzimy teraz na ekranie. To jest już docelowy model skonstruowany w oprogramowaniu Motion Solve, w zasadzie w Hyperworks, w profilu Motion Solve. Mamy tutaj wszystkie masy, wszystkie połączenia, wszystkie siły. W zasadzie tutaj mamy input mamy wrzucony tutaj ruch obrotowy. No i dalej mamy jeszcze modelowanie skrzyni niewspółosiowej. Tutaj zostało zastosowane obrót o kilka stopni wału wejściowego wokół osi X, jego środka ciężkości, a także przesunięcie wału wejściowego i odwrócenie na płaszczyźnie XY, żeby zamodelować tą niewspółosiowość. Jeśli chodzi o symulację, no to tutaj uruchamiamy
każdy z tych trzech przygotowanych wariantów. Natomiast tutaj, co ważne, to jest wykorzystanie kolejnego z naszych programów. W zasadzie teraz jest to część HyperWorksa jako jednego oprogramowania. Możemy się w jednym oknie między tymi wszystkimi profilami przyłączać. Tutaj jest wykorzystany HyperGraph, czyli jest to zaawansowany postprocesor do tworzenia wykresów na podstawie obliczeń wykonanych w naszych solwerach, czy też w solwerach zewnętrznych. No i dzięki temu programowi HyperGraph możemy utworzyć na przykład tutaj wykres FFT. No i żeby zobaczyć te wyniki w zadowalający nas sposób, tutaj została wykonana interpolacja liniowa, by uzyskać rozłożone wyniki, próbkowanie DT na poziomie 0,0025 i częstotliwość Nyquist na 2000 Hz. No i zastosowana została funkcja fold, aby uzyskać rzeczywistą część widma. Ja te wykresy dalej będą pokazywane. Tutaj możemy również podejrzeć taki standardowy rezultat konturowy w programie HyperWorks, tutaj akurat w profilu HyperView, czyli postprocesorze do obróbki wyników wizualnej, ale także tutaj możemy wyciągnąć pewne liczby. Możemy również tutaj zauważyć ten właśnie ruch. Tutaj procesuje się każdy z kroków czasowych, jest ich 1218, a więc chwila to zawsze potrwa, jeśli chcemy zmienić każdy typ wyników. Tutaj została również zastosowana pewna multiplikacja, jeśli chodzi o te wyniki, żeby one były bardziej widoczne. No i od razu oprócz takiego ruchu możemy zauważyć również naprężenia, tutaj w tym przypadku vermices na wałkach, w zależności od tego, co wybierzemy sobie w żądaniu outputowym w Motion Solve. Natomiast tutaj możemy już od razu pewne wartości naprężeń zobaczyć. Jakby inputem, tak jak mówiłem, było 1800 obrotów na minutę i tutaj z wzorów możemy wyliczyć częstotliwość zazębienia. Następnie możemy jeszcze wyświetlić wyniki jakichś innych konturów. Tutaj mamy w tym przypadku prędkość nodalną, czyli w każdym węźle. Tak jak mówiłem, tych rezultatów, które możemy tutaj odczytać już z poziomu Motion Solve, jest wiele, w zależności od tego, co zarządzimy sobie w outputcie. Ale głównym jakby założeniem Motion Solve i jego wyników wizualnych jest po prostu analiza ruchu, żebyśmy mogli zrozumieć, jak ten ruch się odbywa, czy on się odbywa w zakładany przez nas sposób, czy możemy w tym coś usprawnić, coś zoptymalizować. No ale jeszcze z takich wyników liczbowych, co nas tutaj w tym przykładzie najbardziej interesuje, no to mamy właśnie wykresy generowane poprzez program HyperView, gdzie możemy zobaczyć wykres FFT, czyli wykres, to jest szybka transformacja Fouriera, Fast Fourier Transform, czyli tak naprawdę chleb powszedniej analizy wibracji, który pozwala na szybkie i precyzyjne zweryfikowanie, czy składowe sygnału wyjściowego należą do charakterystyki pracy zdrowego urządzenia, czyli na przykład niektóre z komponentów są oznaką pogorszenia się stanu technicznego, no i na tej podstawie możemy określić, co się dzieje. No i tutaj możemy zauważyć radialne przemieszczenie po Y-ach dla tulei A i to jest wynik dla skrzyni wyważonej i współosiowej, czyli tej bazowej, do której później na wykresie będziemy się odnosić, gdzie porównamy wszystkie trzy warianty. Następnie mamy skrzynię niewyważoną i te same wykresy dla niej tutaj wygenerowane przez program HyperGraph. Tutaj widzimy, że jakby te reakcje są już znacznie inne niż w przypadku tej skrzyni wyważonej i osiowej. Mamy pewne skoki amplitud, skok amplitudy na samym początku wykresu FFT, a także większe przemieszczenia w tulei, właśnie większe tam reakcje się odbywają. No i ostatni przykład, skrzynia niewyważona. Tutaj również mamy te same wyniki, czyli te same typy wyników, natomiast te wyniki oczywiście będą się różnić.
Na ostatnim slajdzie tutaj z wyników mamy porównanie reakcji na tulei A dla wszystkich trzech przykładów. Granatowym zakreślono bazowy model, czyli skrzynię wyważoną i współosiową, następnie na czerwono zaznaczono skrzynię niewyważoną oraz na zielono zaznaczono skrzynię, która jest niewspółosiowa. No i na podstawie takich wyników będziemy w stanie określić, czy urządzenie pracuje poprawnie, czy należy w nim pewne rzeczy poprawić. Tu również mamy porównanie wykresu FFT i widzimy, że mamy ten skok amplitudy, który występuje na początku na czerwono, czyli jest to dla modelu niewyważonego. Następnie mamy dwa razy takie skoki amplitudy, które są dla modelu niewspółosiowego. Także to jest jeden z wielu tak naprawdę przykładów zastosowania Motion Solve w codziennej pracy, w projektowaniu maszyn, urządzeń i tak dalej. Tak naprawdę jeden z wielu, które są, myślę, że bardzo często stosowane, ponieważ urządzenia wirujące też po prostu skrzyni biegów są stosowane w wielu przemysłach, nie tylko w branży automotive, ale także w innych, więc myślę, że takie narzędzie mogłoby być Państwu bardzo pomocne w codziennej pracy. Myślę, że będzie jeszcze więcej takich przykładów zastosowania Motion Solve, ponieważ jest to ciekawe narzędzie, także zapraszam Państwa do uczestnictwa w kolejnych webinarach, a także do sprawdzania na własną rękę również takiego programowania i wykorzystania z różnych narzędzi Alter. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za obecność i zachęcam do uczestnictwa w kolejnych webinarach, które odbywają się cyklicznie. Ja Państwu życzę miłego dnia i do zobaczenia na kolejnych webinarach.